Ja jestem Michał, to jest pierwszy odcinek z Farming Simulator 14. Nikt się nie spodziewał, ale tak. Powracam do tej gry. Zaczynamy sobie. Biegnijmy. Nie. Okej, mamy tutaj inżyniera. I wysyłamy tego. Mam całkiem mało maszyn. O, mam tu Lamborghini. O, ona jest na fabulacji skolowej. Okej. Kolejny Lamborghini. No i twardy bukołek jesteś. Zabukowany. Kolejny kolej zabukowany. Myślę też, że wszystkie maszyny mają... Tak, nie wiem razy. Wszystkie maszyny marki Case'a są zablokowane. O. Fajny ten pułk i on tu nie nie ma, 22 chyba jeszcze jest. Ej! Przepraszam, widzę, ja przecież ten farmik jest tak stary, że ciężko mi ogarnąć sterowanie. Da się w ogóle tę muzykę wyłączyć? Bez muzyki będziemy grać. Dobra. Rozwiązajmy sobie mapę na chwilkę. Są tu w ogóle samochody w tym formie? Bo nie pamiętam. Są tu samochody w tym formie? Były? Są samochody w tym farmingu? Widzowie, ja myślałem, że samochody dodali dopiero wy. Myślę, że samochody dopiero dodali w 15, a tu nagle bum. Myślę, że od 13 jest, wow. Jeszcze ciężarówka Lizarda od 13 była, a w 15 nie była jakoś Lizarda. W 16 też, w 17 znów była. 18 chyba też było, w 19 też. W 20 też, ale już w 2000, w farmingu 22 już niestety nie ma. Ja są Lidli tej ciężarówki, bo się... Chciałbym przejechać po farmie, znaczy nie po farmie. Tylko zobaczyć, jak to kurde było. Jak to wszystko wygląda. Więc sobie zobaczymy, jak to wygląda. O, samochody jeżdżą, kamienie. Okej, jak to a teraz to już takie nie daje wrażenia. Tylko FS23 daje wrażenie. Ale w ogóle, kto w ogóle wie, wiecie, że ostatnio dodali do FS23 30 kg? Nie. Ale sobie nadal uciekamy, a dodali 30 kg do farmingu 18-20. Bo tam też powinna być ta uprawa. A nie tylko 23 farmingu. No bo od 13 akurat została dodana w Farming Simulator 18.5 i nie wyszła. Już powinno dojść do tego 18.20, a w 23.6. No, przyznam, mapa jest super, trochę. Tak jak tamte czasy to była super. Ale ja myślę, że tak... No. Okej, ale... Co będziesz w przyszłości zarobić ten? Na jakiś ciągnik. Na przykład mógł sprzedać tego lichnera. Ale... I bym, czy nie, zarobił, to bym albo kupił tego Ursuska, albo tego Lamborghini. Zależy, które ma więcej HP, bo one oba mają tyle samo. To ja bym już wziął polskiego Ursusa. Ale patrz, bo jest też taki. A, dojc... Nie. Bo niektóre case'y są zablokowane, a niektóre dojc farm też są zablokowane. W sumie to... W ogóle przeczytywałem gdzieś... O, w opiniach, że ten... Pobrałem grę... Bla. I po kilku miesiącach, gdzie...
wiecie, bo było żadnych pakietów ani jakichś DLC do Farmiga, bo tych mobilnych Farmigów. No to proszę się kończyć, wiecie, no. Dziwnie. O Boże, to jest wypuszczony stare czasy. Jakby coś... Już w ogóle się nie mogę doczekać, bo dzisiaj był trailer Ice Cream 8, czyli ostatni, finalny chapter Ice Creama. Ten sam Ice Cream był ostatni na moim kanale chyba z 7-8 miesięcy temu, bo ja właśnie nie wiem co, ale nagrałem jakiś tam odcinek, ale no, okazało się, że jest głupi. A w ogóle byłam w przyszłości chyba, może przed premierą jeszcze, 13 grudnia, albo 12, nie no, może 10 grudnia jeszcze jutro się nagra w Ice Cream Multiplayer. Kto wie? A w ogóle były tutaj przyczepy samozbierające? Bo nie wiem. Transport. No, a, były. O, Kronet. Ale dlaczego mamy tylko dwa? A jedna kosztuje 59 tysięcy. Mogę kupić taką beczkę, ale po co mi się sobie czekać? Co? Nieskończoność? Wytyfy. O Boże, 340 tysięcy. Najdroższy ciągnik to jest w ogóle ten Maltese Magnum. I on ma chyba jeden ciągnik, który ma najwięcej ten... No więc, mówiłem, że ten najwięcej ma oto ten case koni mechanicznych, bo ponad 340 koni mechanicznych, ale oryginalnie, bez żadnego DLC, to jest ten Lamborghini, który ma 220 koni mechanicznych. A przyznam, jak na case Magnum, to wow! Ale teraz to wrażenie robi Bigwood. No Bigwood to przyznam, jest kurde duża maszyna. Już pełny z góry. Wilka nie zgłośna jakoś trochę? Czekaj. Może teraz będzie lepiej? Bo nie. Czekajcie. O. Tak mi się wydaje, że będzie dla was lepiej. O. Using your trial, you can actually sell the grind at a selling point or store it in the storage series. Aha, to znów na czas. Ale po co mi coś takiego? Ale to może przez to, że długo nie grałem w tego farmika, znaczy to jest tak na początku, bo trzeba się zapoznać z mapą, że są jakieś skupy. Nie mówię, że... Nie mówię, że skupy po prostu gdzie można coś sprzedać. Na pszenicę jasną. A to w farmiku chyba jest jęczmień. Tak spałem, ale wiem, że owsa nie ma na przykład. Ale rzepak? Nie wiem, czy jest rzepak. Chyba nie, ale w farmiku 13-14 jest najmniej jutro. Nie, poza farmiku, bo... O farmiku 8,9 i 11 to w ogóle nie jest wspomnienie. Jakbyście zapytali, dlaczego nigdy nie będzie farminga do wyjaśnienia na kanale, bo ja już powiem wam tak. Został usunięty z tego, wiecie, na Skype Play i to nie ma go, jedyne gdzie można, bo po prostu na przykład jest Apple, ale co się powiem na telefonach Apple. Co? Tu się samochody da przepychać! Ej! Samochody mogę tu przepychać! Ej, ale to jest głupie! Ja tu mogę samochody przepychać! Ej, ale samochody są silniejsze od ciągników!
No bo w 19 pokazuje, że są silniejsze. A te motory tutaj jakoś 14 są o wiele silniejsze niż te samochody. Ja nie mogę. O Boże. Nie wierzę. Nie wierzę, po prostu widzą mnie i chodzą. O Boże. Z drogi się. Mamy nowego członka. I w drzewo walną, Jezus Maria. Ajajaj, to są głupi byli bocy. No ale po prostu mi się udało, że wydaje się, że Giant Software kiedyś to były leniwce normalne. Leniwce. No tak, bo od ustawki mieliśmy możliwość przypychania samochodów sobie, ale dopiero ruch został uszczędzony w formie do 15, czyli kiedy ostatni raz mogliśmy to robić, to w formie było 14, czyli o tym, ale możecie nadal sobie przypychać samochodów, tylko trzeba sobie pobrać jakiś starszy model Farminga, ale powiem tak, 16, 18, 20 i 23, nie można. To w 14 może. Pięknie. Widzowie, ale przyznam, ciężko mi się tutaj kieruje z tym. A co to kontuje, tworzę to nie po polsku. To jest dziwne. Czekaj, to są misje? Okej. Okay. Ale mało. Czyli do uprawy mieliśmy mało rzeczy, pa. W 13 mieliśmy tak, pszenica, kukurydza, rzepak mieliśmy nawet, trawę też mieliśmy. A to, no przy trawie to nie wiem, ale też mleko mieliśmy, więc całkiem mało, widzowie. Storage. O. A widzowie, bo w wyszarnie było 19. Nie? Jest taki model tego Sahara dostępnego. I wiecie co? Gdy ja zobaczyłam milion ma pojemności, to ja widzę go normalnie. Zobaczcie, bardzo mi to znów moją siostrę doszło jak zwykle do mojego pokoju widzowie i to mnie już w nerwy. Ale przyznam, dobra, wracamy do tematu. Wiecie co, jak ja zobaczyłam ile ten Sahara ma pojemności w 19. Z młodych oczywiście, to ja się normalnie posikałem prawie. Ona pojemność zbiornika 1000. To jest naprawdę mało. To jest pojemność jego maksymalna. A my sobie teraz to zobaczymy. Nie, no to w tym farbiegu jakoś mieści 2000. Aha, i można tylko rzepak i pszenicę. Okej. Okay. Ale 19 to ogromnie mało. Twórca chyba zapomnie, że w 14, 13, ten spchar ma pojemność 13, 2000, a nie 1000. Dobrze. Nie wiem. Dobra, to jest tak, już pędzimy nawet to żniwo. Aha, chodź. Panu podziękujemy. Weź pan tu wysyp. Aha. No to za. Jeszcze jedno co zrobimy, no to za. Jeszcze muszę wyjechać do wysypa. Nie będę z tego sprzedawać, co to tam jest, to jest tylko tak strzelające. Odpowiednim. Dobra, widzę, ja mam dzień. Ja się z wami i do następnego. Cześć.